Mapa Polski Excel Kody zawiera 4000 kształtów kodów pocztowych. Wartości liczbowe umieszcza się w arkuszu Dane w kolumnie G. Program umożliwia przypisanie do kształtów wielu różnych palet kolorów i zdefiniowanie przedziałów. Kliknięcie na kształt wywołuje definiowaną przez użytkownika etykietę tekstową. Program pozwala na dzielenie obszarów według kategorii. Poszczególnym kategoriom, na przykładzie oznaczonym pierwszą cyfrą kodu pocztowego, można przypisać kolejne numery i w ten sposób dokonać kolorowania. W ten sposób na mapie ukazał się niespójny podział województwa wielkopolskiego. Oprócz kolorowania obszarów, użytkownik może wstawić też wykres bąbelkowy, na którym wielkość zjawiska wyrażona jest polem koła. Wartości umieszcza się w arkuszu Dane, a następnie odkrywa wykres. Aby dowiedzieć się, co kryje się pod danym punktem, wystarczy na niego kliknąć. Istnieje możliwość kolorowania bąbelków analogicznie jak obszarów. Funkcjonalność kody pocztowe pozwala dokonać przypisania naszych wartości do kształtów umieszczonych w programie. Po kliknięciu opcji Wstaw uzyskamy pełną listę kodów pocztowych. Dane umieszczamy w arkuszu Kody. Polecenie Przypisz dokonuje przypisania, przy czym dla dużych miejscowości, których szczegółów nie podejrzymy w programie, np. Warszawy, kody są przypisywane do jednego kształtu. Poleceniem Rysuj odświeżamy mapę. Co jeśli chcemy podejrzeć jakiś obszar w zbliżeniu? Potrzebujemy ukryć niepotrzebne kształty i powiększyć te istotne. Za pomocą formuły dokonujemy modyfikacji kolumny U, umieszczając parametr 1 jako widoczny i 0 jako ukryty. Następnie poprzez polecenie Ukryj kształty ukrywamy niepotrzebne elementy. Na karcie Narzędzia główne w sekcji Znajdź i zaznacz znajdziemy opcję zaznaczania obiektów. Możemy nią zaznaczyć kształty, które pozostały, zgrupować je znajdując odpowiednią opcję na karcie Formatowanie, a następnie powiększyć kształty. Powiększania dokonujemy z klawiszem Shift. Na koniec zgrupowane kształty ponownie rozgrupowujemy. Finalnie kształty możemy kolorować. W programie dostępne są także inne opcje, które pokażę na przykładzie jednego powiatu. Najpierw ukrywam wszystkie niepotrzebne kształty oraz powiększam te, które mnie interesują.
Następnie dzięki wartościom umieszczonym w arkuszu D w kolumnach od J do S mogę wstawić wykres kołowy. Wykres kołowy o wielkości proporcjonalnej do sumy wartości, czy wykres kolumnowy. Mogę też umieścić na wykresie etykiety zdefiniowane w kolumnie T arkusza dane.